Marcin Mizia został zaatakowany przez 3 szesnastolatków podczas Dni Sosnowca. Impreza odbywała się z okazji 120-lecia miasta w Zagłębiowskim Parku Sportowym. Radosne świętowanie prędko zamieniło się w koszmarny dramat. 28-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju był bity i kopany. Oprawcy nie mieli dla niego żadnej litości. Ciosy zadano nawet narzeczonej Marcina, Karolinie, która próbowała stanąć w obronie ukochanego. Nikt więcej nie zareagował. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Dni Sosnowca miały być wyjątkowym świętem z okazji 120-lecia miasta, pełnym koncertów i atrakcji. W niedzielę 9 czerwca 2024 roku na imprezę w Zagłębiowskim Parku Sportowym przyszły prawdziwe tłumy. Byli to nie tylko mieszkańcy z samego Sosnowca, lecz również z okolicznych miejscowości. Uśmiech, radość i dobra zabawa miały tego dnia towarzyszyć wszystkim. Tak się jednak nie stało. W trakcie wydarzenia Sosnowiec Fan Festival 28-letni Marcin Mizia, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, został zaatakowany przez 3 szesnastolatków. Sprawcy rzucili się na niego, okładali mężczyznę pięściami i kopali. Na pomoc ruszyła jego narzeczona, która próbowała stanąć w jego obronie. Wtedy ciosy skierowano również w jej stronę. Została bardzo mocno odepchnięta i upadła, uderzając głową o gzyms. W programie Uwaga TVN zdruzgotana kobieta opowiadała, że kiedy Marcin zauważył jej upadek, chciał się do niej przedrzeć, zeskoczył z murku, ale wtedy nastolatkowie go otoczyli. Uderzyli 28-latka w twarz i powalili go na ziemię. Widziałam, jak upada, widziałam jego śmierć. Na czworaka szłam, bo nie czułam się na siłach, żeby wstać. Widziałam falę krwi. Do samego końca go dobijali. Nikt nam nie pomógł, relacjonowała narzeczona Marcina w TVN-ie. I faktycznie nikt z tłumu gapiów czy świadków nie zareagował na rozgrywające się sceny. Potwierdzają to nagrania z kamer monitoringu, zabezpieczone przez śledczych. Oprawcy kopali leżącego 28-latka po głowie i brzuchu, a gdy przestał się ruszać, uciekli z miejsca zdarzenia. W międzyczasie ktoś wezwał służby ratunkowe, które udzieliły pomocy narzeczonej Marcina, a także jemu samemu. Później poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo wszelkich starań lekarzy, 28-latek zmarł kilka dni później. Nic nie usprawiedliwia ataku, do którego doszło. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłego składam kondolencje, napisał wówczas w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Sprawcom napaści nie udało się długo pozostawać nieuchwytnym. 3 osoby w wieku 16 lat prędko wpadły w ręce funkcjonariuszy. Nie byli w żaden sposób powiązani z ofiarą. Marcin Mizia był ich przypadkowym celem. Prokurator Dorota Pelon, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, informowała media, że z uwagi na wiek agresorów, czynności procesowe będą wykonywane w 4. Wydziale Sądu Rejonowego, rodzinnym i opiekuńczym. Po śmierci Marcina media zalała fala nowych informacji na temat tego, co się stało oraz tego, kim jest mężczyzna. Głos zabrali m.in. jego koledzy z klubu sportowego Spójnia Landek, którzy poinformowali o decyzji rodziny 28-latka. Odszedł z tego świata nasz zawodnik, Marcin Mizia. Za zgodą rodziców pracuje aparatura medyczna w celu pobrania organów do przeszczepów. Tym samym jest to ogromny dar Marcina dla ratowania życia innych chorych. Odpoczywaj w pokoju wiecznym, Miziol. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Z tego miejsca przesyłamy najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Marcina, napisano na stronie klubu. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym przez prokuraturę rejonową Sosnowiec Północ. Zabezpieczono liczny materiał dowodowy, w tym zapisy z monitoringu. Wykonano oględziny miejsca pobicia i przesłuchano świadków. Decyzją sądu cała trójka podejrzanych została umieszczona w schronisku dla nieletnich, na razie na 3 miesiące. Jako środek tymczasowy. Marcin Mizia, oprócz tego, że był związany z klubem sportowym, pracował także jako funkcjonariusz zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Łączymy się w bólu z rodziną Marcina. W żałobie i smutku przekazujemy wyraz współczucia, oświadczyła służba więzienna w mediach społecznościowych. Z informacji faktu wynikało, że Marcin miał ze swoją narzeczoną Karoliną wziąć ślub w najbliższych miesiącach. Kobieta pożegnała go w poruszających słowach. Zawsze wybiorę ciebie. Do końca będziesz miłością mojego życia. Spoczywaj w spokoju, skarbie. Kocham cię.
napisała. Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Skomentować postanowiło ją wiele osób. Jedną z nich był poseł Łukasz Litewka, pochodzący z Sosnowca, w którym rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia. Polityk nie gryzł się w język. Zmarł 28-latek, który został skopany przez bandę nieletnich zwyrodnialców. Wszystko wydarzyło się na oczach jego narzeczonej. To miał być piękny wieczór, pełen muzyki, śpiewów i zabawy, a zakończył się tragicznie. Dlaczego? Ponieważ gnidy i ścierwa bez zasad są wśród nas. Ogromna tragedia, która nigdy nie powinna mieć miejsca, stwierdził Litewka, na koniec składając kondolencje rodzinie Marcina. Mnóstwo ludzi zadawało sobie pytania, czemu nikt nie pomógł zaatakowanej parze. Pod sceną bawiły się przecież tysiące osób. Narzeczona Marcina krzyczała, wołała o pomoc, sama próbowała odepchnąć napastników. To jednak nie wystarczyło. Nikt więcej nie zainterweniował, a potem było za późno, bo stan 28-latka określano jako krytyczny. Bracie, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, czego mnie nauczyłeś, za to, że zawsze mogłam na ciebie liczyć. Dziękuję, kocham nad życie i do zobaczenia. Piszą bliscy Marcina w sieci, żegnając ukochanego syna, brata, przyjaciela. Tydzień po tragedii w Sosnowcu przeszedł marsz ku pamięci Marcina. Ludzie zebrali się w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego pobicia i zapalali tam znicze. Potem w milczeniu przeszli ulicami miasta, by wyrazić swój sprzeciw wobec brutalnych wydarzeń i obojętności, jaka spotkała pobitego na śmierć mężczyznę ze strony tych, którzy widzieli dramatyczne zdarzenie, a nie zareagowali. Marsz był wyrazem niezgody oraz buntu wobec agresji i brutalności nastolatków, którzy doprowadzili do śmierci 28-latka. Tymczasem z kolejnych ustaleń wynika, że jeden z trzech oprawców 28-latka miał chwalić się w internecie tym, co zrobił razem z kolegami. Super Express donosił, że w wiadomościach, które wypłynęły do opinii publicznej z zamkniętej grupy, nie było widać nawet odrobiny skruchy. Właśnie zmasakrowaliśmy typa, koleś i fame będzie do... Tak miała według mediów brzmieć wiadomość, którą jeden z oprawców rozesłał kolegom przy użyciu internetowego komunikatora. Czy ci nastolatkowie zrobili to dla zabawy? Pytali w odpowiedzi wstrząśnięci mieszkańcy Sosnowca. Prokuratura zleciła sekcję zwłok Jastrzębianina. Ustalone są także szczegóły samego przebiegu wydarzeń. Zdaniem niektórych świadków Marcin miał stanąć w obronie słabszego, bo 16-latkowie zaczepiali też innych ludzi. Gdy zwrócił im uwagę, przerzucili się na niego. Będą to jeszcze ustalać funkcjonariusze. W czwartek 20 czerwca 2024 roku odbył się pogrzeb zamordowanego Marcina. Mężczyzna został pochowany w swoim rodzinnym mieście, w Jastrzębiu-Zdroju. Tego dnia w Sosnowcu ogłoszono żałobę, flagi zostały opuszczone do połowy masztów, a sesja absolutaryjna Rady Miejskiej została poprzedzona minutą ciszy. Dodatkowo ogłoszono, że wszelkie imprezy o charakterze rozrywkowym w Sosnowcu mają być odwołane. Raz jeszcze składam kondolencje rodzinie, bliskim, przyjaciołom i znajomym zamordowanego, napisał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Nadal jestem zbulwersowany, wkurzony, smutny, zdruzgotany. Nie wiem, jakich słów użyć, aby oddać to, co czuję, dodawał. W związku z ogłoszeniem dnia żałoby po śmierci Marcina, wszystkie sosnowieckie placówki otrzymały prośbę o powstrzymanie się od organizacji imprez rozrywkowych. Uroczystościom pogrzebowym towarzyszyły natomiast wielkie emocje. Uczestniczyły w nich tłumy, rodzina, najbliżsi, lecz także przypadkowi mieszkańcy, poruszeni ogromem tragedii, która się wydarzyła. Mimo tego, że nie ma ciebie przy mnie, nie ma cię obok, to dla mnie jesteś w każdym promieniu słońca, w każdym łagodnym powiewie wiatru, jesteś w ciszy, która mnie otacza. A to mówiła mi siostra. Karolinko, w ciszy odnajdziesz Marcina. Ja mówię to wam dzisiaj, w ciszy go odnajdziemy, mówiła poruszona narzeczona 28-latka. Jej słowa wzruszyły wszystkich zebranych. Byłeś dla mnie jak butla z tlenem, jak ciepły koc na zimne wieczory. Nawet zdążyłam polubić bałagan, który zawsze robiłeś w kuchni. Kiedy na mnie patrzyłeś, znikał cały świat. Takich nas zapamiętam na zawsze. Pamiętaj, Marcin, do końca będziesz miłością mojego życia. Od zawsze na zawsze wybiorę ciebie, dodawała, a ludzie nie mogli powstrzymać łez. Podobne poruszenie wywołała przemowa księdza, który pożegnał 28-latka we wzruszającym kazaniu. Z kolei dyrektor generalny służby więziennej nadał pośmiertnie kapralowi Marcinowi stopień młodszego chorążego. Rozkaz podpisał pułkownik Andrzej Pecka. Nie zabrakło również kibiców oraz kolegów z klubu sportowego. Mężczyźni trzymali w dłoniach czerwone race. Pojawiły się również salwy. Nie sposób było powstrzymać wzruszenia. Na koniec po mszy świętej Marcin Mizia został pochowany, a jego grób utonął w kwiatach.
co dalej z oprawcami, 28-latka. Nie wiadomo, jaki dokładnie los czeka trzech 16-latków, którzy skatowali mężczyznę. Z uwagi na charakter i brutalność sprawy, być może sąd uzna, że mimo nieletniego wieku będą sądzeni jak osoby dorosłe. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, sprawa nie była jednak jeszcze przesądzona. Do czasu zakończenia śledztwa nastolatkowie mają przebywać w tymczasowym areszcie w schronisku dla nieletnich. Pokój zbrodni. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.